Do 18 września trwa druga tura naboru kandydatów na studia w ATH w Bielsku-Białej. Na kandydatów na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ciągle czekają wolne miejsca. 1 sierpnia rozpoczęła się druga tura rekrutacji, która potrwa do 18 września. My jako uczelnia publiczna, czyli używając dawnego określenia państwowa, jesteśmy jedyną w regionie, która po prostu przyjmuje na studia bezpłatne. Studia stacjonarne, czyli tak zwane dzienne studia, są studiami bezpłatnymi. Studenci przychodzą do nas, studiując, jeszcze raz powtarzam, za darmo. W ciągu ostatnich lat zdecydowanie poprawiły się na uczelni warunki do studiowania. Proces ten trwa nadal. Oprócz przepięknej biblioteki, wyposażonej w 100 tysięcy woluminów, równocześnie przepięknej czytelni, gdzie mogą zdobywać wiedzę, bardzo z miejscami kilkusetosobowymi, otwieramy nowe warunki do studiowania, nowe sale dydaktyczne, przepiękne 4 sale amfiteatralneśmy otwarli w tym roku, otwieramy nowe pracownie, oczywiście tych pracowni na przykład komputerowych mamy już pod dostatkiem, ale teraz z prawdziwego zdarzenia otwieramy nową pracownię komputerową dostępną dla mieszkańców Bielska-Białej. Za darmo. Mogą przychodzić, korzystać. Jesteśmy przez to otwarci. Otwieramy w tym roku nową stołówkę akademicką, w pełni wyposażoną, która będzie serwować posiłki tanie, to znaczy składające się, powiedzmy, z pełnego zestawu obiadowego. Zupa, drugie danie, kompot czy jakiś deser i tak dalej, gdzie studenci mogą po cenach niekomercyjnych, tylko po cenach dostępnych dla siebie, dla ich kieszeni, korzystać z tego. Więc oprócz tej stołówki otwieramy również przepiękną kawiarnię z widokiem na południowe stoki Gór Beskidzkich. No cóż lepszego można dać studentowi? Warto przypomnieć, że Bielska ATH ma 5 tak zwanych kierunków zamawianych, czyli dofinansowanych z funduszy ministerialnych. Dzięki temu najlepsi studenci otrzymują wysokie stypendia, nawet do 1000 zł miesięcznie. Kierunki zamawiane to automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, informatyka, inżynieria środowiska oraz ostatnio budownictwo. Warunki u nas do studiowania, do zdobywania wiedzy są naprawdę dobre dla nie tylko kandydatów i nie tylko absolwentów, którzy to skończą, ale nasi absolwenci są dobrym materiałem do zatrudnienia dalej na rynku lokalnym. Stąd otwieramy na przykład kierunki potrzebne. Potrzebne dla pracodawców, na przykład budownictwo, na przykład transport, przedtem ratownictwo medyczne. Za tymi kierunkami, gdzie jeszcze mnóstwo specjalności, których potrzebują pracodawcy. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej po raz drugi przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów drogą w pełni elektroniczną. Zachęcamy wszystkich jeszcze niezdecydowanych. Nie tylko tych, którzy po prostu jeszcze nie złożyli gdzieś podania, gdzieś się nie zarejestrowali w sensie internetowym, nie złożyli swojego akcesu, ale być może nawet tych, którzy doszli do wniosku, że studia w odległym Krakowie, odległych Katowicach, to pochłaniają jednak koszty. Koszty dojazdu, koszty utrzymania, koszty wydatków związanych z obecnością w innym mieście. Uczelnia uruchomiła specjalną stronę poświęconą rekrutacji www.rekrutacja.athbielsko.pl. Tam można pobrać pliki formularzy oraz uzyskać wszelkie informacje. A przede wszystkim zapisać się na ciekawe studia bez wychodzenia z domu.